Hola compañeros, mi nombre Mateo, zapraszam do kolejnego odcinka z serii Disciples 3 Kampania. Odcinek 40 chyba 6 już, 45. No w każdym razie już dużo, 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 długo już gramy, w sensie o imperialny zabójca, patrzcie. Z poziomem wyższym, a nasz? A nasz ma przecież te, dotąd już jest dobra, to nie ma o czym gadać w ogóle tutaj. Drodzy Państwo. Dobra, mamy dwie żywe zbroje, które mają osłony i to aż dwie. Aha. Skubańcy, nawet do zasięgu ruchu też. A ta żywa zbroja, jak jest wyekspioną, to nawet jest useless warrior i tu ile siły, patrzcie. A każdy ten punkt siły, ile to temu dziadostwu daje? 25 życia, 12 obrażeń, a tam aż plus 4 w sumie uzyskał. To jest plus 48 do dipsu i plus 100 do healtha. Ja no to ładna taka żywa zbroja. Taka żywa zbroja to nawet spoko. Dobra, od razu się nie czajemy moim złodziejem, od razu wchodzimy i mordujemy. Nie ma co, szkoda, że nie kryt. Nie żeby mi to coś dało, jeżeli chodzi o tam zabicie go, bo i tak był na hita i tak, ale chodzi mi bardziej o to, że... ty sobie zwejtuj. Chodzi mi o to, żeby jemu się po prostu zwiększyły szanse na kryta o 30%, nie? I miałby wtedy dużo większe szanse na to, że będzie krytał w te inne ścierwa. Na przykład w to mógłby krytnąć, bo oni mają tu nacięcie, straszną odporność. A jakby to był kryt, to byłoby te 25% zignorowane i wtedy by kryt wszedł z takimi obrażeniami, tak jakby miał 25% tylko odporności na cięcie. No ma 75% i nie krytnął go też. Bieda strasznie. Straszna. Dobra, no te żywe zbroje to mnie to na razie nie interesują, więc spróbuję się wyteleportować z ich zasięgu na plecy tego pajaca i w następnym turze go spróbuję od tyłu dziabnąć moim bohaterem, z nadzieją, że się złoży. Tak jest plan, żeby zginął od razu. Piękny kryt tutaj. Na powietrze 50% podatności. Dobra. Co ty możesz zrobić, kochany? Ile ty masz nacięcie? 0. Ile ty bierzesz? 177. Dobra, weź go, dziabnij. Aj, dobra, jeszcze raz spróbuj. Okej, to wtedy to już na pewno ten bohater złodziej go już na pewno dobije, choćby nie wiem co. A na ty musisz podejść tego, najwidoczniej. Inicjatywę mu chociaż zwiększysz. Dobra, ty złodzieju właśnie masz za zadanie go zarżnąć, zanim się w ogóle ruszy, nie? Dobra, weź go tam, dobij. Znowu bez kryta. Słabo. Ile ty masz namiażdżenie? 0. To niedobrze, bo oni biją tak niemało. A ty też masz 0. A no ma więcej zdrowia. Nawet ten ma więcej zdrowia. Mag i leczący mają więcej zdrowia od tego pajaca. Chociaż oni są niby formę wyżej od niego. To jest trzecia forma, oni są w czwartych formach, także faktycznie tam statystycznie mogą być trochę lepsi, ale bez przesady. Piękny kryt ci wszedł, dzięki temu zabiłeś od razu i masz więcej inicjatywy. Tutaj mógłbyś kryta walnąć też. Szkoda. Trucizna weszła, w żywą zbroję. Zatruliśmy zbroję. Da się. Toż pewnie odporność na śmierć jest tutaj trochę zwiększona, co? Nie, 0. Głupie. Głupie, głupie, strasznie głupie. Tutaj hierofanka dostała w pysk. Dobra, weź tam leć. Będzie osłona. Zabijesz go. Ty masz 2 punkty osłony aż. To nic nie zrobimy z tobą. Dobra, bieg z dystansu, nie będziemy do niego podchodzili. Nie ma sensu. No, będzie osłona teraz. Bez sensu. Szkwałem mógłbym go odsunąć od siebie, ale po co? Dobra, już niech wejdzie ta osłona. Wyleczę się na fulla i... No i uderzy mnie znowu. Dobra, niech tak będzie. No i niech ten tylko, niech mój zabójca, niech tylko w niego krytnie. Ja potrzebuję tylko, żeby to był kryt. Noż, kurwa.
I mój złodziej jest bardzo bliski śmierci teraz przez takie głupocenie. Ach, takie coś postanowił zrobić. Dobra, no to co? No to ja sobie tutaj dam defa. Weź ty go tam rzuć, żeby był bliżej śmierci. No ty sobie też dam defa. Ty się tutaj wylecz. No i złodzieju, dobijasz go już, nie? Już nawet bez kryta. Na końcu samym oczywiście musiał wejść kryt. No, czemu nie? Na sam koniec walki. No, po co wcześniej? Dobra. Odcinek zaczął się taką oto walką. Może trochę nietrafnie, może trochę głupio, może trochę strata czasu na takie głupocenie, ale ja lubię sobie powalczyć w tej grze. Naprawdę fajnie się tutaj walczy. Fajne są te wszystkie mechaniki, statystyki. O, biegnij tutaj od razu i słuchaj, wait. Tutaj też wait i te mi się do ciebie podchodzą na śmierć od razu, nie? 128, to jest za mało, żeby mi go zabić. Kryt za 590, pięknie, on się wykrwawi tutaj. I tutaj też mógłby taki kryt wejść. Jak nie wejdzie, to nie musi nawet, bo o, wszedł. Dobra, to co? Dajmy tutaj defa. Tutaj też znowu defa. Dużą inicjatywę ma, tutaj też znowu defa. Ty dajesz defa. Też dajesz znowu defa. Dobra inicjatywa, nie? Dużo, dużo mamy ruchów. Ty tam się lecz, no i oni już się mogli wykrwawić tak naprawdę. Dobra. Lambert, ty miałeś już lecieć do tej Liszej Królowej tam. To dajesz. Nie, momencik. Bo ja chciałem lewiatonów, chyba zabijałem w poprzednim odcinku obydwóch, nie? Tak. Tak. Dobrze, dobrze, dobrze. Leć do głównego wątku. Chyba, wydaje mi się, że nic innego nie chciałem już robić Lambertem. Jano lecieć tam, gdzie trzeba. Możemy spróbować sobie opracować jakieś zaklęcie, może fajne, piątopoziomowe. Może ochrona przed śmiercią się przyda. Retribution. O, właśnie, Retribution to przecież jest mega dobre, zwłaszcza dla mojej armii. Mamy trzy jednostki, które biją cięciem. Jakby takie Retribution weszło w przeciwników, to byłoby mega. W ogóle przypomnijmy sobie dokładnie, jak wchodzi, jak to, na jakiej to zasadzie działa. Jeżeli jakakolwiek jednostka będzie miała czelność jakiegokolwiek debuffa na nas narzucić, to dostanie wpysk za 175 punktów obrażeń z źródła boskiego. Zajebiste. I dodatkowo zmniejszy się jego odporność na cięcie o 25%. Fajne, co? Wystarczy, że wróg będzie chciał mnie otruć, podpalić, zmienić w chochlika. Jeżeli on będzie chciał mi cokolwiek zrobić, to dostanie wpysk za to. O, kurde. Ale mega runa. Chyba jakaś piątopoziomówka jest. Pewnie u elfów. Nie to. Drogie to jest? 40 energii. To jest albo czwarto, albo piątopoziomówka. Bo za 40 albo za 50 energii są właśnie te najsilniejsze runy. Na przykład wezwanie Mściciela jest na pewno piątopoziomowym czarem i za 50 jest energii. Ale wydaje mi się, że te, co są za 40, to też mogą być piątopoziomowymi. No, chociaż może nie, no tu jest ewidentnie też czwartopoziomowe, znamy to zaklęcie, mamy je. To może to jest też czwartopoziomowe. Ale dobra, dobra, runa, fajna. Na złodzieja by się właśnie przydała w trakcie walki z jakimiś cięższymi przeciwnikami, żeby ignorował sobie postawę, tą osłonę, żeby ignorował. I jeszcze w dodatku uniki o 50 mu się zwiększą. Mega dobre. A jeszcze pamiętam, jak jakąś taką runę zgarnęliśmy, że użyliśmy ją w trakcie walki i o 30% uniki mu rosły za każdym razem, gdy uniknął ciosu. I to wtedy się strasznie tak nastakowało. I to było chyba w poprzedniej misji. Tego możesz zabić, bo on ignoruje osłonę. Ty słuchaj, nic na razie. No tego spróbuj, może otrujesz i go zabijesz od razu, nie? No, on zginie. Dobra, ty masz osłony dwa punkty osłony. Dobra, jednego goblina możesz zabić, ale ten drugi punkt osłony bym chciał na wilka przeznaczyć, bo on ma 400 życia. To sobie go od razu siekniemy. Chyba, że ty bezpośrednio go siekniesz, to może była strata czasu. Ale dobra, to z osłony chociaż go tutaj dobijemy. Dobra, to już quick fight. Nie ma co tutaj się bawić z tym goblinem. Jeszcze dwa poziomy moglibyśmy temu złodziejowi tak naprawdę tutaj przekazać na tej mapie. O, o, tu jest fajna walka. Mamy bestię,
Albo też zwierza, nie? Z Disciples 2 to jest właśnie zwierz i on w Tiamata się zmienia. Tego się akurat dosyć sprawnie pokona, mimo iż jest na maksa wyekspiony. Statystycznie tutaj jest groźny, ale i tak mój złodziej to rozwali. Z tym będzie gorzej. Ma accuracy 54, inicjatywa 17, a hierofantka 16. Dobra, będę w stanie się raczej leczyć jego obrażeń, żeby tylko nie krytał. Tylko na tym mi zależy, żeby po prostu nie było krytów z jego strony. O, mamy od razu takie fajne miejsce. To od razu zaczniemy walkę w ten sposób. Nie trafił. Nawet jakby trafił i by mnie podpalił, to by mi go tylko wzmocnił. Tak naprawdę tym podpaleniem. Go możesz bić. Szkoda, że bez kryta. Masz 75% nie na darmo. A i w momencie, gdy on tutaj... Bo samo stanie przy nim, samo sąsiadowanie z tą jednostką to jest... To jest to. Celność mojego złodzieja będzie się zmniejszała o 25% na jedną turę. A jeżeli ja go podpalę albo zatruję, to jego szansa trafienia się zwiększa aż o 50%, co też będzie groźne. Także, a będzie miał i krwawienie i truciznę. Trucizna wchodzi teraz. Zwiększyłem mu w ten sposób szansę na kryta o 50%. Osłona tutaj. Nie trafił mnie, to świetnie. Kryt dostał w pysk. I on już jest martwy tak naprawdę. I jeszcze bardziej mu się zwiększa szansa na trafienie krytyczne. No, dokładnie z 54 na 108. Także w tym momencie jest już bardzo groźny, nie? Z taką celnością jest już na pewno bardzo groźny. Zwierz jest fajny, fajna to jest jednostka. Naprawdę, tak naprawdę demony, te diabły, demony, molochy, zwierzę, tiamaty, władca demonów, tiamat, nie tiamat, tylko włodarz i zgłębi czart. Te wszystkie jednostki, które zajmują 2 punkty dowodzenia w armii, to są jedyne jednostki w tej części gry, które warto brać zawsze do armii. Bo naprawdę oni są po prostu warci tego, oni są godni swoich statystyk. Warto oddać te 2 punkty dowodzenia, żeby mieć takiego jednego pajaca w armii. Tam na 2 takich grać to nigdy nie próbowałem, zawsze wolałem mieć do tego jeszcze wojownika i maga. Ale w sumie będziemy mieli 5 punktów dowodzenia przecież, więc co, jak ja grałem? Na 2 magów? Może i na 2 magów, czy na 2... Czy na 2 wojowników? Chyba, żebym zagrał sobie na jednego maga i na 2 wtedy takich tiamatów. Na przykład to nie byłoby głupie, takie coś, bo te ostatnie formy tam naprawdę są mega, mega fajne. Mega mocarne, a tu mamy armię nawet jakąś. Oj, patrzcie, na maksa rozbudowane miasto w tej grze masz 6 miejsc na jednostki, a w stolicy też jest 6, patrzcie. Nie mamy tutaj na stolicy tego Mizraela, tylko na maksa rozwinięta jakby strażnik granic, nie? Ale on i tak jest mocarny, zwłaszcza na stolicy, bo ma wtedy 35% więcej zdrowia, no i te wezwanie golema żywej zbroi to i tak daje radę. Nie żeby to było oczywiście tak samo silne jak sam Mizrael, no ale też daje radę. I teraz możecie się zastanawiać, może ci, którzy w ogóle nie znają fabuły Disciples Trójki, dlaczego? Dlaczego nie masz Mizraela? Bo fabularnie Mizrael jest tutaj martwy. Po prostu zginął. Na niektórych misjach na single playerze można faktycznie go spotkać, tego Mizraela, ale on tam fabularnie umiera w jakimś momencie. Nie pamiętam gdzie, jak i czemu, ale fabularnie on tu jest martwy. Dobra, przychodzę z pierścieniem. Proszę mi dać przejść. The ring, it crumbled into dust. I am no longer bound to this place. Thank you, friend. My brethren are already beyond the brink, where they even... When the ever-shining fires burn, my time here is short, so please listen to me closely. I'm glad that I helped you regain your freedom. No one deserves such a fate. Now tell me what else you remembered about the old man.
I know little. The barbarian tribes which used to live here worshipped a minior god whose nature is unknown to us. Perhaps he is some kind of spiritual keeper of these lands, distorted by war and corruption. He has many faces and many names. The barbarians believe that if you fail a challenge, you are doomed to serve him for all eternity. It is said that he could transport things between the worlds of reality and illusion at will. And how can we find and defeat him? I have no wish for him to remain here weaving his curses. Find and defeat him? Rest assured, he will find you, for you have interfered with his affairs, and this he cannot let stand. His altar is to the south of here, but defeating him shall not be easy. You will have to call him by his true name to make him vulnerable. The elves refer to him as Schlachsi. Schlachsi. I think this name should work. Good luck for you, friend. And remember, many things will change upon his death, for the illusions shall die with their creator. No, przejście dla mnie. Tak. Dobra. Przejście jest świetnie. Old man, a to ten pious you think it wise to take what is not yours? I dearly loved my adorable little puppets, and now they are no more. Who shall take their place? Perhaps you, even if you escape me, you shall freeze to death and perish in my ravines. What? It wasn't the wind. That is the voice of that blasted old man. To co, musimy się do niego wracać na dół? Czy nie? Nie mamy gwiazdki na dole żadnej. Nie musimy się wracać tam, gdzie go spotkaliśmy. On był gdzieś tutaj, on stał i musieliśmy iść do tej fontanny, żeby mu przynieść wodę i tam golemy nas zaatakowały. No nie, tutaj nie ma co robić. Tam mógłbym oczywiście na dole dalej eksplorować mapę, tam pewnie bym coś fajnego znalazł, ale nie chce mi się, nie ma konieczności. No, tam złodziejem sobie eksploruję, także... O, artefakt. Zombie. How do you like my toys? Obedient, mindless and empty. Oh, the filth, the decaying bodies. No, these dead men do not serve mortis. They are indeed much like puppets, and they thirst for blood. To arms, my brethren. Let us give them peace. Jest sam. O! O, fajne potki. Dają jeszcze takie rzeczy, nie? Już... Końcówka misja, jeszcze takie fajne rzeczy dają. Plus jeden do wytrzymałości, oczywiście dla mojego Lambercika. Plus jeden do zwinności, prawda? Gilitka to była zwinność. Też obrażenia, uniki. Świetnie, do 330 ci podskoczą. No nie, no to jesteś mocarny, stary. Ty nieważne, gdzie się rusza, będzie walka? Nie. Bo tutaj patrzcie. Tu już jest czerwone, nie? Z jakiegoś powodu. No dobra, no jest sam. No. Nie rozumiem, no przecież on nie ma podejścia przecież do mnie. No, to nie ma co się bawić z takim czymś. Nie rozumiem tej walki. Jeden zombie. A odnosiliśmy się o nim w liczbie mnogiej. Freedom at last, finally death will end our service to the forgotten gods. The fire's already begun. Hold for a moment. Where can I find the creature who is the author of your misfortune? I wish to rid these mountains of this menace once and for all. Be careful, human. The creature you are determined to fight is powerful and treacherous, but I can see your resolve. Seek the forgotten god in the ruins of the temple. Czyli tutaj znowu przejścia nie ma. Znowu musimy gdzieś biec. Aha, teraz musimy tam na dół jednak. No i jest ten pajac. Faktycznie. A tutaj przejścia nie ma, ale przynajmniej fajne potki znaleźliśmy, także... No i tak musieliśmy tu iść, żeby... Ja pitole, ja coś czułem, że... A, tutaj, a to akurat właśnie... Się zastanawiałem właśnie, że gdybym się miał wracać faktycznie gdzieś Lambertem, to właśnie chciałem tutaj na tę ścieżkę, także... Nawet spoko. I jakoś bardzo daleko nie będzie. No i po drodze może będę zgarniał jakieś tutaj dodatkowe punkty ruchu. To w miarę sprawnie tam sobie przejdziemy. No i dobra, mamy tutaj strażnika granic, kopalnia złota będzie niedługo nasza i kamieniołom. Sporo tych tutaj surowców dalej na tej mapie, jakaś taka dziwna.
jeden z najlepszych talizmanów w grze, czy tam amuletów, nie? To tam talizman, czy amulet, czy kula, to wszystko to jeden pies. Ale jeden z lepszych w grze, bo daje aż cztery różne rzeczy. A ja nie miałem w ogóle żadnego? Nie, ja miałem. To jest właśnie to, co miałem. Siła i zręczność. Ogień, śmierć. A to jest zręczność i wytrzymałość. Ziemia, woda. To chyba wolę to, co mam aktualnie. Bo tutaj mi zmniejszą się obrażenia, celność, zwiększą się uniki, zmniejszy się inicjatywa i zwiększy się życie. To się nie opłaca. Zostawię to, co mam. Nie wiedziałem, że mam taki fajny talizman. To mój ten... To Lambert musi mieć jakieś tam dziadostwo, nie? Co daje plus 2 do czegoś. No, plus 1 do tego, plus 1 do tego. To on mógłby sobie założyć to, co znalazł mój złodziej, zakładając oczywiście, że się znowu spotkamy. Właśnie mój złodziej będzie tam w prawą stronę szedł faktycznie, więc może... Jeśli tu zrobi ten kroczek. Możesz to wziąć, to weź. Dobra, weź wszystko. Moloch. To Moloch się właśnie zmienia w taką bestię, w takiego zwierzę, z którą wcześniej walczyliśmy. Teraz możecie sobie pomyśleć, co się dzieje, jeżeli ktoś był na tyle spostrzegawczy, że zauważył, że zwierz bił mniej obrażeń. No oczywiście zwierz bił AOE. Miał obszarowe obrażenia. No i statystycznie tutaj był i tak dużo lepszy i tak. I miał tam też fajne dwie dodatkowe umiejętności. Dobra, bijemy tego. Nie zacinaj się grom. OBS-ie. OBS się nie zacina. Nie. Świetnie. Podejdź tu. Weź od razu skość jednego. Dobrze, że widzisz jego słabość. Skość tego. Skryta, patrzcie państwo. 5% tylko było, a dał radę. Możesz spróbować wilka skrytać. On się wytruje wtedy, nie? Ty zabij tego. Zresztą jakieś pierwszopoziomowe jednostki. Prawie, że nie rozumiem naprawdę, czemu takie rzeczy się są pod sam koniec mapy. To nie ma sensu. Nawet moja lecząca jest przed wrogiem. To jest żałość. O, trafił mnie. To wyleczę się. Dobrze. Probierzemy to. To co, w tego Molocha uderzymy? Jest sam. Też bieda. Czy tu jest stolica? Tu jest stolica demonów. Dobra, bijemy się z nim od razu bezpośrednio. Czy Moloch miał jakąś fajną umiejętność unikalną? To, że jest, że dwa dowodzenia zajmuje. To, że jeżeli zabije, to się leczy za 20% swojego maksymalnego punktu zdrowia. To jest coś, co on musi sam użyć. To jest bardzo fajna umiejętność swoją drogą. Feast. To działało w ten sposób, że nakładaliśmy tego debuffa na wroga i wtedy wszystkie chyba jednostki, które są moje jednostki, które sąsiadowały z tą wrogą jednostką. No momencie, to jest target enemies around in one hex. Applies fee, strange 4, czas trwania 2 tury. Bloody Feast, Feast. Tak jakby miał jakieś... Nie wiem, jak to zrozumieć, ale to jest tak, że z tego, co pamiętam, to działało w taki sposób, że jeżeli on da mi tego debuffa i wtedy, jeżeli wszystkie nasze jednostki będą tego... te jednostki z tym debuffem biły... Wy się tu cofnij. To wtedy... Nasze jednostki będą dostawały po prostu 10% więcej doświadczenia za każde uderzenie takiego kolesia, na którym jest nałożony debuff Feast. Ten się tutaj cofnie i dostanie w pysk za podwójne obrażenia. O, cholera, ten krytnął mi mojego. But you left yourself open, indeed. No to umierasz teraz. Indeed, once again. Dobra, 199 heal, spoko. Ale tutaj jest przecież stolica tych demonów. O, nastakowani bohaterowie. Uwielbiam te bugi po prostu. Wydaje mi się, że te bugi nie istniały w podstawowej wersji Disciples 3, która była bardziej zabugowana, ale w podstawowej wersji Disciples 3
W kampanii bugów nie było, a tylko w kampanii. Tak poza tym to były wszędzie cały czas jakieś bugi. Dobra, weź go tam skrytaj. Ach, przeżył ścierwo, przecież nie musiało przeżyć, ale wykrwawi się przecież. Och, a żeś przywalił. No i ci wojownicy są fajni u demonów, bo mają też statystyki tu dobre, bo oni są łotrzykami też, tak naprawdę. Dobra. Tutaj za chwilę, najpierw zabij tego, bo masz 100% szansę na to. Teraz spróbuj skrytać tego. Pięknie inicjatywa wchodzi. Teraz ty zabij tego, krytycznie. Pięknie. Ty możesz tam, Magusiu, go zranić, żeby na pewno mój pajac go mógł dobić. No i healerka mi bardziej go podleczy teraz. Level up na tym, na imperialnym. Tutaj level up się pojawiło tak nad moim złodziejem, ale to imperialny zabójca zdobył poziom, nie? Mogliby w sumie wrzucić taką mechanikę w tę grę. O, diabełka sobie wziął. Jakaś nasza jednostka zabije więcej jednostek w walce, to dostaje więcej expów, jakieś bonusy ma. Tam plus 10% więcej expów za każdego jednego zabitego, na przykład. Mogłoby takie coś być. Dobra, zabijamy go. Tam w razie czego się mogę odsunąć, jakby miał go nie trafić, to on wtedy by mnie mógł zajść. Czy coś. Znaczy nie, no. Nie dałby rady w sumie. Dobra, tylna linia też spoziomowała. No i teraz te walki tutaj, no ich będzie dużo, bo tutaj się przecież zbagowali, ale nie, dobra, jak są same pierwszopoziomowe walki, to nawet nie będę... Właśnie, to jest problem, że ja nie gram na trudnym. Gram sobie na normalnym i wydaje mi się, że właśnie dlatego oni nie poziomowali. Jakbym grał na trudnym, to by mieli jakieś, wiecie, większe formy, coś by się działo, nie? A tak to... Trzeba grać na trudnym, ewidentnie. Będzie więcej kombinowania wtedy, żeby przejść tę kampanię. Jak będziemy grali demonami, to sobie zwiększymy poziom trudności. Bo to jest jakaś po prostu pomyłka. To co, w stolicę wejdziemy sobie tym pajacem? Przecież damy radę. Bez problemu. Tak naprawdę to możemy zrobić. Tak mi się wydaje. Wystarczy, że się zbafuje tu i tam. No mamy jednego heala tylko, nie mamy obszarowego heala, więc to może być wyzwanie, nie? Bo nie mamy Inoel. Ja tak mówię, że to przejmowanie stolicy jest takie proste, a to dlatego, że mam taką Inoel, która ma OP heala. Jakbyśmy mieli prorokini, to ona wcale tak OP nie leczy. Ona tam 56 tylko leczy na swoim pierwszym poziomie. A na maksa wyekspiona to tam, nie wiem, ledwo do 70 chyba dojdzie jej heal, czy jakoś tak. Także niewiele. Lambert here, ty to sobie po prostu biegnij, ale momencik, przy okazji, jak już będziesz tak biegł, to sobie zgarniaj takie punkty ruchu po drodze. To możesz wziąć, nie wiem, jakim cudem ja to przeoczyłem, to sobie weź, dobra, i biegnij dalej. Dobra, oddalmy sobie trochę tę kamerę, żebym... O, kolejny bohater został wyprodukowany przez bota i z jakiegoś powodu mnie od razu atakuje. Jest pewny swego. Chyba mu nie wyszło. Ciekawy jestem, czy mogę jakieś akcje zrobić na stolicy. No nie mogę. No i jest Ashgan. Ashkael, przepraszam. Ashgan jest u nieumarłych przecież. Uj, ma taką useless umiejętność, która sprawia... A, to na Allied Unit jest. A to nie, to fajne. Jak on może to rzucić na dowolną, na jakąś naszą jednostkę, to nawet nie głupie. Tylko szkoda, że na jedną. Bo to wiecie, no bo mogłoby to być zbyt faktycznie OP, jakby cała nasza armia miałaby się stać praktycznie nieśmiertelna. No, ale to jest na jedną turę, to jest strażnik stolicy, więc zamiast zaatakować potężnymi obrażeniami, musi użyć umiejętności, więc jak już musi zmarnować swoją turę do ataku na jakąś umiejętność, no to już niech ona będzie OP. No przecież inaczej to nie ma sensu. Zaatakujemy to sobie złodziejem, patrzcie, słuchajcie, złodziejem to zrobimy. Weźmiemy sobie to. Oni tam debuffów mi nie mają jak nałożyć, nie mają kogo. No, bo on tam nic, żadnego debuffa nie nakłada. Nie podpala ani nic. Oni też nic nie potrafią. Czyli to mi się nie przyda. Niestety, a szkoda, bo bym z przyjemnością takie coś sobie wziął. Golemem tam nie ma sensu tego ranić. Inicjatywkę sobie zwiększymy.
Zaatakujemy sobie przez ten czas może coś z boku. Jutro sobie zaatakujemy tę stolicę. I kolejne dwa buffy wrzucimy. Na pewno 20% więcej życia będę chciał. To koniecznie. I 50% więcej szansy na kryta prawdopodobnie. I może jakieś potki powypijamy, które tutaj jakieś mamy. Weź sobie to, zabierz manę piekielną. Nie to, weź tutaj. Truciznę wykastuj na tym. Ten prawie umarł, dobra. To teraz dobijamy to. Demonolog tam jest. Demonolog jest, jest jakby na równi z czarodziejem tym naszym, którego strasznie nie lubię, bo ma chujowe obrażenia. Ale demonolog jest całkiem niezły. No, 60 normalnie nie bije, wiadomo, że był ekspiony. Tam on bije chyba 44 czy coś takiego. Ale ma mimo wszystko fajną umiejkę. On musi dostać w pysk, żeby się to odpaliło, ale on kryta. Demonolog ma po prostu częste kryty, więc mimo wszystko fajnie się to już tam, powiedzmy, zwraca. Kryt, pięknie. A ta jeszcze kolejna forma tam też już fajnie bije. To jest już Modeusz. Nie, Pandemoniusz jest przed Modeuszem. I na końcu jest Modeusz. I Modeusz ma też fajną umiejętność, która sprawia, że nałożona jest właśnie ta czarna strzała chyba. Czy to Arcylisz to robił? Nie pamiętam. Czy to robił Arcylisz, czy Modeusz? Albo Arcylisz, albo Modeusz mają taką umiejętność, która sprawia, że jeżeli wrogowie dostaną jakiś pozytywny efekt, jakieś leczenie dostaną na pysk, czy jakiegoś buffa zwiększającą jakąś statystykę, cokolwiek, no to wtedy dostaną obrażenia. O, pięknie, przed tym będziesz, to sobie dobi. A tamten się już wykrwawił i wytruł. Świetnie. Dobra, jutro na stolicę. Ty sobie dalej biegnij. Nie zważając na to, co tu się dzieje. Tutaj jeszcze jakieś tam punkty many do zebrania były, ale to walić to. Nie będę czasu na to tracił. Lecimy tutaj w stronę tego maga. Może będzie jakaś fajna walka tam na dole. Zresztą Lamberta nie ma sensu za bardzo buffować zaklęciami ani niczym takim, bo to raczej bez problemu się zrobi Lambertem. Dobra, to co? Pierwsze poziomowe zaklęcie musi być Accuracy do jeszcze większych krytów i 20% więcej życia, no bo co innego. Też bardzo fajny buff przecież. Dobra, no i co? I tak naprawdę mogę to przegrać, więc spróbujmy się może jeszcze spotkować czymś. No, ochrona przed umysłem się nie przyda, zręczność się przyda i zwinność się przyda. I to tak naprawdę mogłoby pójść na niego. Czy na złodzieja lepiej? Nie no, na złodzieja. Złodziej to musi wysolować. Tak naprawdę to złodziej to musi wygrać. Reszta to tam może patrzeć tylko. Złodziej to musi ugrać. Ma 60 inicjatywy. To nie jest mało. Jak na postać walczącą wręcz, to jest cholernie dużo. Dobra, to co? Pozbywamy się od razu chochlików, bo trzeba, czy tam diablików, diabłów. Aj, nie ma kryta. Nie ma kryta. Lipa. Trzeba się jakoś podzielić, żeby ten pajac nie bił nas tutaj, naszej całej czwórki, nie? Żeby bił maksymalnie tylko dwie jednostki naraz. Krytni, żeż. Niedobrze. Dobra, i co on zrobi? Sięgnął tu. Musimy się inaczej ustawić, on nie może tak sięgać. Zbyt groźne. Żeby trzy jednostki jak będą dostawały, to nie wyrobię z leczeniem. Jak dwie będą dostawały, to spoko. Ale w sumie nie ustanę tak, on ma za duży zasięg. Bo będę musiał leczyć czasami. Jesteś otruty? Jesteś, dobra, to waliście. Chociaż nie, no dobra, bijmy go. Ciągle go bijmy. Dobra, ty tam musisz podejść i leczyć. Ty masz w sumie odporność, życie masz spore. 123 bije, to niedużo. Mało nawet bym powiedział. Dobra, bijemy cały czas tego. I złodziej już do niego podchodzi, żeby go tam dziabać. Weź go tam dziabnij.
Kryt, krwawienie. Dobrze. Weź tą osłonę, bo i tak nie masz co robić z tymi osłonami. Wykończ go. To do meda. O, i trucizna i krwawienie go bije. I tutaj tylko dwie jednostki teraz biją. Otrzymują obrażenia. Damy mu dodatkowe obrażenie od błyskawic temu złodziejowi. Podejdziemy trochę bliżej magiem. Dobra, ten tutaj podszedł, żeby zginąć. Świetnie. Tutaj jest trochę groźnie. Złodzieja sobie cofniemy trochę bardziej do tyłu. Dobra. Tutaj jakbyś krytnął, to byłoby nawet słodko. No weź, spróbuj. Szkoda. Trucizna go zabije chociaż tak. Lecz tutaj. Na fulla, jejku. 275 ona leczy. Później będziesz musiała sama siebie wyleczyć. Nawet dasz radę, jesteś przed nim. To świetnie. Tutaj dalej bijemy. Dobra, tego już nie będziemy dobijali dla inicjatywy. Bijemy dalej Ashgana. Ashgan mi się mylą z jakiegoś powodu. Tutaj dobijasz tego i bijesz tego. Mogą podejść znowu, żeby zbuffować trochę. No ale trudno. Możesz się teraz w sumie troszeczkę odsunąć. Nawet troszeczkę bardzo. Wylecz siebie sama. No i on teraz tutaj będzie mi chciał coś uderzyć. Zmieni targety. A, nie zmienia tego, to teraz tylko ją bije. A to zarobiście. No daj! Ekspy, stolice, przedmioty, wszystko mi daj. Pięknie. Ile tam? 800. Okej. Sceneria w ogóle walki w stolicy, wszystkie tak naprawdę stolice wyglądają ładnie. Ta sceneria jest piękna. A walki takie łatwe, takie wiecie, takie krótkie mogą być. To jest takie disappointing strasznie. Takie wiecie, mogli naprawdę zrobić jakieś trudne, ciekawe, epickie walki w stolicach. Ale nie no, po co? Dobra, tutaj quick fight. Tu się nie będziemy bawić. Mogliby, wiem co mogliby, bo strażnik stolicy tutaj zajmuje tylko jedno pole. Mogliby spokojnie każdego strażnika stolicy zrobić jako takiego troszeczkę większą postać, która by stała sobie z tyłu całej jakby, całego pola bitwy. Tam by sobie, no mogę to nawet na kamerze pokazać, jak mamy, no mamy pole bitwy, tak jak widać mnie na kamerze. Nasza armia jest tutaj, tutaj jest, prawda, przeciwnik, nie? I on by był tak zaraz na samym końcu, jako powiedzmy tam kilkopolowa jednostka, tak jak smoki mają na przykład kilka pól zabierają, albo ten lewiatan, nie? Tylko że lewiatan tam jest na pół mapy, aż tak dużego bym nie chciał strażnika stolicy, ale żeby był trochę większy. Na przykład ostatni boss w tej grze, który we wskrzeszeniu będzie, będziemy musieli nieumarłymi zagrać, żeby ostatniego bossa rozwalić. I tam się chyba dopiero wyjaśni, dlaczego Mizrael jest martwy, tak mi się wydaje. Tak, nie, tak, tak coś kojarzę. No to będzie tam taka dosyć epicka walka na końcu, naprawdę epicka. Z takim półbogiem będziemy sobie walczyli. Z tego co pamiętam. Lambert here. Już nie będę tam więcej spoilerował, jeżeli ktoś nie wie, no to tam nie będę nic mówił, bo to w sumie dosyć ciekawe rzeczy na końcu są. Dobra, i podeszliśmy do tego dziadka. No i co ten dziadek mi powie? Co on mi zrobi? You have come to pay me a visit without an invitation? How rude of you. Well, I have played with you enough, and now it is time for your journey to come to an end. What a pity that your sheepish tribe worship me no longer. But as long as you have a weakness for trinkets, I shall feast upon your bones. But you have nearly spoiled all my fun. Enough, you have no power over me. I have no greed and I don't need anything that's not mine. All I want is to rid this lands of you. Shlachshi. Oh, look at you.
You play in a dangerous game indeed, little human. It is unwise to summon that which you cannot comprehend. The trouble you took with my puppets quite amused me, so I shall spare you. I will not show you my true form, but will instead appear in a more familiar form. Tak, coś czułem właśnie, że on był smokiem jebanym. You called upon the wrath of Shlachshi, silly human. Shlachshi is here, fight me and die. Ten smok jest chyba najgroźniejszy ze wszystkich smoków w tej grze, jakie mogli zrobić. Właśnie ten czarny jest całkiem groźny, ja też był duży, raz go spotkaliśmy. Ale to ścierwo, w podstawowej wersji gry on miał strasznie duże uniki, z tego co pamiętam, było strasznie ciężko go trafić i on się chyba nazywał nie kościany, tylko widmowy smok chyba się nazywał, czy coś takiego. O, to jest chyba po prostu kościany. Znaczy ten ma akurat nazwę własną, także. Ale on ma taką fajną umiejętność, czy nie, czy on nie będzie miał, on bije ziemią. Tamten chyba bił śmiercią w podstawce. Ma tę umiejętność, jeżeli on w nas krytnie, to wzywa zombie, jeżeli nam coś zabije, to też wzywa zombie. Bije 153 ziemią, więc byłoby fajnie się zbuffować czymś takim, no, ochrona przed ziemią, ale no niestety ja już rzucałem zaklęcia i no, już nie mamy na to czasu, więc to będzie dosyć fajna walka, dosyć ciężka walka, bo faktycznie on będzie krytał i będzie cały czas się coś pojawiało, więc mogę tę walkę nawet przegrać. Znaczy, no nie no, Lambert to wysoluje na pewno, przecież on nie zginie tutaj. Ale armię mogę stracić. Lambert tutaj, wiesz, no w ogóle tak jak Lambert powiedział, w ogóle, no naprawdę, Lambert jest tutaj już takim OP, taką OP postacią, w sensie, że ja pierdzielę. Dobra, weź tu podejść bliżej, wylecz wszystko. Bo na przykład on odzywa się do takiego kolesia, który no jest mega potężny, jakby nie było. Mógł utrzymać swoją formę w jakimś staruszku. Tak naprawdę jest jakimś wyjebanym, kościanym smokiem. Więc jest potężny. A Lambert do niego z tekstem You have no power over me. Coś takiego. A co się tam akurat on nawiązywał do tego, że nie jesteś w stanie mnie kontrolować, że mnie nie interesują żadne tam błyskotki, coś takiego, nie? I ja chcę po prostu się ciebie pozbyć, nie? To miał na myśli Lambert, ale na spokojnie mógłby mu tak prosto w pysk powiedzieć, że jesteś za słaby. Nie masz ze mną szans. Ale tutaj mamy prawdziwą moc kościanego smoka. Kryty powchodziły. Też zginął mi ten imperialny, także no jest co bić, nie? Gdyby nie to, że w sumie nie musimy tego zabijać, wystarczy, że zginie ten pajac i gitara. No to co? Lecimy. Czy ty masz ochronę przed... osłonę przed... Tak, ma. Niedobrze. Niedobrze. Ile tam biłeś? 153. Ona może zginąć. No wolałbym, żebyś nie ginęła, wiesz. Już poświęcę swoją leczącą hierofantkę, chociaż... A weźmy, wskrześmy, czekaj, wejdźmy w ten cmentarz. Mogę go wskrzesić? Resurrection. Czemu nie mogę wskrzesić mojego... Ha? Co się zadziało? Zginęli mi teraz oboje, dobra, nieważne. Nieważne, wskrzesimy ich sobie po walce. Teraz już nie ma znaczenia. A, i to jest najgorsze, że jak on wzywa sobie tych zombieków, to on się nimi w końcu otoczy i wtedy go ciężko zabić. To jest też straszne. Ale fajnie, możemy pobić piorunami do wszystkich. Jakie fajne animacje są, jak tego tyle jest. Fajne, fajne. Ale on zaraz ginie. Zostało trucie w ogóle z dupy, nie wiem. Nie wiem, co się zadziało. I kolejne kryty, kolejne zombiaki, nie? Trzeba do niego... Dobrze, że tutaj się nie pojawił. Ale wszystko zniknęło. Wszyscy spoziomowali. Ja pierdolę. Bez przesady, no przecież, no nie. Chyba 8 razy silniejszy od strażnika stolicy to nie był. Chyba nie. Bez przesady. Do you feel it? The air has become crisp and fresh, as if some kind of a viscous mantle suddenly fell to the earth.
The evil which tormented these lands has disappeared without a trace. Such victorious moments are a fine reward for staring into the face of peril. You speak as gracefully as you smile, my lady. There will be many more battles ahead, but I do hope that we endure. No, na pewno wytrzymamy, na pewno to, na pewno podołamy, na pewno sobie poradzimy. O! Co tu jest? Ha! Pojawiło się takie coś, control point się pojawił. Ciekawe. Dobra, Lambert spoziomował. Najpierw sobie powskrzeszajmy tymi 1% leczeniami, bo oni i tak od razu poziomy wbijają sobie. A, to już ma maksymalny poziom. No tak, to ona ranna została. Bierzemy sobie umiejki. Ja tu nie mam już co, tu nie mam co brać przecież. No więcej punktów ruchu. No i te energie na walkę, bo to przecież ta rezerwa i ta regeneracja to mi się w ogóle nie przyda. No dobra. Walka była spoko, bo faktycznie tam mi poginęło coś. To mogę wziąć, bo zdążę. Dobra, świetnie. Ja no myślę, że w tym momencie możemy zakończyć odcinek, bo to w sumie było całkiem przyzwoicie. Plus 2 do siebie, plus 2 do zręczności. A co ty masz? Plus 2 do siebie, plus 2 do zwinności. To wolę zwinność od zręczności. Zwinność daje też uniki i obrażenia. No też tutaj takie w razie czego potki były pochowane, nie? Po tej walce, żeby się powskrzeszać jak coś. Tutaj jakieś tam dziadostwo, tutaj też jakieś dziadostwo. Dobra, to co? Kończymy sobie na tym momencie. Dziękuję bardzo za uwagę. Tak jak zwykle, mam nadzieję, że się podobało, że nie było zbyt nudno, że było w miarę ciekawie, że w sumie się coś tam zadziało. W kierunku głównego wątku pomału coraz bliżej się zbliżamy do końca. Momencik, bo w sumie to... Co z tego, że ja go zabiłem? Jest tu przejście teraz jakieś? A jest ścieżka, patrzcie teraz. Dalej wiodąca. Ej, dobre. Dobra, zapisałem, nie? Tak, 94. tura. Tak, dobra. No to co, dziękuję za uwagę, pozdrawiam i polecam Skowron Piąty.